Dzień dobry, szanowni państwo. Spotykamy się dzisiaj tutaj w Kędzierzynie Koźlu razem ze starostą Masełko, dlatego że patrząc na całe rozdania z Polskiego Ładu, kolejna edycja, to się okazało, że jesteśmy strasznie jako powiaty dyskryminowani. I podam tylko takie liczby, że ze wszystkich rozdań, proszę państwa, powiat strzelecki dostał 8 800 000, a powiat kędzierzyńsko-kozielski 7 305 000, ze wszystkich. A tylko mówię, nie wymieniam tu na razie powiatów, takie, które dostały 33, 33, 29, 45, 35 i 42. Także proszę państwa, my uważamy, że to jest jawna dyskryminacja również gmin, ponieważ są tutaj przedstawiciele, wójtowie, burmistrzowie z gmin powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Taka sama sytuacja jest u nas w powiecie strzeleckim i dlatego uważamy, że jakoś dziwnie się dzieje, że jesteśmy jakby w kraju załatwiaczy i kolesiostwa, ponieważ no, tak inaczej tego nie potrafimy zrozumieć, że jedne powiaty dostawają tak ogromne pieniądze, a drugie powiaty nie dostają prawie nic. Chyba czar goryczy przelała decyzja, jeśli chodzi o współfinansowanie z programu PGR-y, gdzie myśmy jako powiat też nie dostali ani złotówki, jedna gmina u mnie dostała, ale to drobna kwota, a kędzierzyński powiat nie dostał ani złotówki razem ze wszystkimi gminami. Proszę państwa, wołamy o sprawiedliwość rządzących, ponieważ no, powinna jednak temu przyświecać jakaś pewna elementarna taka sprawiedliwość, żeby te pieniądze również mniej więcej, ja rozumiem, swoim dawali, to niech już tam dają trochę więcej, ale jak potrafią załatwić, ale przynajmniej my również tutaj głośno wołamy jako te dwa powiaty, żeby również nas potraktowano poważnie i sprawiedliwie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja bym chciał tutaj podkreślić jedną rzecz, że jesteśmy tutaj zebrani jako gospodarze. Gospodarze gmin i powiatów, którzy mają swoich mieszkańców, mają swoich wyborców, z którymi utrzymują na co dzień kontakt i którzy mają problem, żeby wytłumaczyć, jak to się dzieje, że jedne jednostki samorządu terytorialnego otrzymują miliony, a inne nie otrzymują ani złotówki. Chciałbym tutaj podkreślić to, co mówił pan starosta Józef Swaczyna, że w ramach 6. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych powiat kędzierzyńsko-kozielski, mówię tutaj o powiecie, jak i również o wszystkich gminach, które składały wnioski na zadania, nie otrzymał ani złotówki. Dlatego też mamy ze sobą tutaj takie symboliczne czeki. Szkoda, że nikt z rządzących nie chciałby nam ich tutaj dzisiaj wręczyć, bo kiedy są pieniądze, tak jak powiedział pan starosta, dla swoich, gdzie my tutaj mówimy wyraźnie i czytelnie, nie ma zasady swoim daje, nie swoim nie daje, bo my na to się nie zgadzamy. Bo jeśli takie standardy będziemy wprowadzali do życia publicznego, a szczególnie samorządowego, bo jesteśmy samorządowcami, jesteśmy głosem lokalnych społeczności. Nie zgadzamy się na taką formułę dzielenia środków zewnętrznych. Jeśli są środki zewnętrzne, szczególnie na inwestycje i patrząc na to, jak wyglądają dzisiaj finanse i budżety jednostek samorządów terytorialnych. Bez środków zewnętrznych my dzisiaj nie jesteśmy w stanie wykonać inwestycji. I te środki, które nam dzisiaj rząd daje łaskawie, arbitralnie, swoim lub nie swoim, tak naprawdę decydują, czy będziemy realizować jakieś inwestycje, czy też ich nie będziemy realizować. Czy wykonamy zadania, czy nie wykonamy. Chciałbym tutaj podkreślić, że w ramach tego rozdania są również samorządy, które otrzymały środki na dwa zadania. A myśmy nie otrzymali na żadne zadanie. Chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz. Jeśli parlamentarzyści rządu, którzy reprezentują tutaj Opolszczyznę i mówią, że dbają o wszystkich mieszkańców, zarówno mieszkańców powiatu opolskiego, głubczyckiego i wszystkich pozostałych,
Strzeleckiego, Kędzierzyńsko-Kozielskiego, to dzisiaj mamy pokaz tego właśnie, jak dbają o mieszkańców powiatów właśnie Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Strzeleckiego. Zapytajmy też również o to, jest dzisiaj kampania wyborcza, jest czas na to, żeby zapytać właśnie, jak te środki są dzielone. Zapytajmy, dlaczego w ramach 6. edycji rządowego programu inwestycji strategicznych zapomnieli o powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i o powiecie strzeleckim. Jest nam, jako samorządowcom, jako przedstawicielom społeczności lokalnych, bardzo przykro z tego powodu, że o nas nie pamiętają. To proszę podać, to są jawne informacje. To są jawne, proszę Państwa, powiat namysłowski 33 miliony, Nyski 30, Prudnicki 29, Kluczborski 20, Brzeski 35, Opolski 9, też bardzo mało, 13, Oleski, Głubczycki 14 i Krapkowicki 42 i Kędzierzyńsko-Kozielski 7 milionów 305 zł. Mówimy tu o wszystkich kwotach. Nie? Wszystkich kwotach na wszystkie rozdania, tak, Polskiego Ładu. Tak, dla powiatów.